Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim, dziękuję za przybycie, dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za zbudowanie list do Sejmiku, do powiatów. Od rana jestem zaangażowany tutaj przez działaczy w promowanie ich startu i jestem pod ogromnym wrażeniem, ile Was się tutaj zebrało, ile ludzi połączyło siły. I to jest wrażenie, tak jest. O dziewiątej rano byliśmy na konferencji prasowej w Łańcucie, gdzie mamy listę do powiatu. O ósmej rano byliśmy na targowisku tutaj w Rzeszowie, gdzie wspieramy handlowców, żeby mieli możliwość gospodarowania, swoboda gospodarowania, nasze hasło, które nas łączy w Konfederacji, żeby po prostu móc pracować, żeby móc zarabiać. Okazuje się, że prezydent tutaj... Ogłosił remont targowiska, wytworzył wrażenie, że niemalże je zamknął, halę targową no a ludzie tam są i czynsze muszą płacić. Co za chora sytuacja, proszę Państwa. Będziemy polskich handlowców, będziemy polskich kupców, będziemy Polaków, którzy coś produkują, wytwarzają i sprzedają, wspierać. Nie tylko w kampanii wyborczej, dzisiaj to powiedzieliśmy na hali, ale także po niej. Przyjeżdżać i wspierać aż do skutku. Proszę Państwa, to co usłyszałem napawa mnie poważną obawą, a mianowicie... Konserwatywne Podkarpacie w Rzeszowie niestety nie jest już konserwatywne. To, co próbuje tutaj prezydent Fiołek forsować, to jest, ja nie wiem, czy to nie jest takie samo jak to, co Trzaskowski w Warszawie. To jest jakaś jedna taka sama moda. Czytam artykuł na temat przebudowy hali targowej i targowiska, i okazuje się, że będą, urzeczywistniane będą ideały nie kupiectwa, nie tam zdrowej żywności, prawda? I zapewnienia potrzeb mieszkańcom. Nie, nie, nie. Będą urzeczywistniane ideały feministyczne, ekologiczne i promowana będzie sztuka współczesna. Zapytałem dzisiaj, tak dokładnie, będzie pomnik postawiony praw kobiet, przeczytałem. Będą y, 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 ograniczenia ruchu, żeby na targowisko i, 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 i hale nikt nie mógł dojechać, <laughs> i będzie, proszę Państwa, galeria. Y, zapytałem dzisiaj handlowców i tych, którzy na targowisku robili zakupy, czy to jest to, czego potrzebują. Ani jedna osoba nie powiedziała mi, że to jest to, czego nie potrzebują. Więc ja nie przyjeżdżam nikomu tutaj mówić, czego potrzebują mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy Rzeszowa. Natomiast chcę Państwa zachęcić do jednej rzeczy. Wy to powiedzcie. Wy to mówcie tak, żeby było to głośno słychać. Jeżeli ten fijołek jakimś cudem zostanie wybrany na sumną kadencję, czego nie życzę nikomu z was i życzę zwycięstwa Karolinie Pikule, życzę drugiej tury, żebyście mogli się zetrzeć. Ale nawet teraz w trakcie kampanii wyborczej po prostu trzeba te chore tendencje wyśmiać. Wyśmiać. My czasem te tendencje traktujemy zbyt poważnie. To jest jakaś ideologiczna szajba, to jest jakaś moda wynikająca z kompleksów. To jest moda wynikająca z kompleksów. Nie będzie się ludziom żyło lepiej, jeżeli będą naśladowali pewien wybrany katalog ideologicznych postulatów, które nie mają żadnego wpływu na życie normalnego człowieka, albo jeżeli mają, to mają negatywny. To trzeba odrzucić, to trzeba obśmiewać, to trzeba nazwać po imieniu. Zbiór. Modnych frazesów, które wcale nie zasługują na to, żeby być modne. To, czym powinni zająć się samorządowcy, ci, którzy obecnie są we władzach samorządowych, to są realne potrzeby mieszkańców. Jeżdżę po Polsce, by wspierać kampanię. I to, co interesuje ludzi, to są opłaty lokalne to są problemy. Z zanikaniem czy zabijaniem handlu i działalności gospodarczej. To ma miejsce i w małych gminach, i w dużych miastach. Wszystkie ceny rosną. Ludzie, którzy prowadzili warsztaty usługowe, sklepy, bankrutują. I w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, i w gminnych miasteczkach zaczynają straszyć lokale, które są pozamykane, których nikt nie chce wynająć, bo po prostu nie opłaca się gospodarować. Coś jest głęboko nie tak z naszym systemem ekonomicznym. Jeżeli stoją puste przestrzenie w naszych miastach, a ludzie, którzy chcieliby handlować mówią nie mamy gdzie, ludzie, którzy chcieliby świadczyć usługi mówią, że nie mają gdzie. Coś tu jest nie tak poustawiane. Pod kogo to wszystko jest ustawiane? Kto ma na tym zyskać? Czy chodzi o to, żeby wypchnąć wszystkich, żeby wydawali swoje budżety tylko w posiadanych przez kapitał zagranicznych galeriach handlowych, w których sprzedawać nam zagraniczne produkty, najlepiej z Chin, będą międzynarodowe sieci handlowe? Czy pod hasłem zielonego ładu mamy nie mieć możliwości kupienia legalnego żywności produkowanej przez naszego sąsiada w tej samej gminie? My żyjemy już w świecie absurdu, do którego się przyzwyczailiśmy. W więcej niż jednym województwie spotkałem już rolników, którzy po kryjomu hodują świnie, proszę państwa. Po kryjomu. Za okupacji niemieckiej tak było. Ludzie boją się, że nie będą mogli hodować krów, bo im odbiorą prawo do tego, bo się okaże, że obora nie spełnia normy unijnej, a że będzie ją spełniać ta obora lepsza, ta, która nie istnieje, ta, której zbudowanie kosztowałoby kilka milionów złotych, to ta będzie spełniać. Ona będzie ekologiczna, zielona, neutralna klimatycznie, zeroemisyjna, pasywna, prawda, bez uwięzi. Będzie mieć wszystkie atuty i jedną wadę. Ona nie istnieje. A ta, która jest i w której są krówki, ona się stanie nielegalna. Czy to jest świat, w którym my chcemy żyć? To jest jakiś absurd, proszę państwa. I ten absurd my zwalczamy na poziomie parlamentarnym, jak w poprzedniej kadencji, 11 przeciw wszystkim, wrzuceni w środek tego bagna, bo tradycyjnie po rewolucji francuskiej, jak nazywało się centrum parlamentarne między prawicą a lewicą? Bagno. I nas w środek tego bagna posadzili. I w 11 osób żeśmy tam przetrzymali napór i gwiżdżące nad naszą głową wzajemne ataki, wyzwiska, wulgaryzmy itd. Nie wszystko słychać w transmisjach sejmowych. Natomiast teraz jest nas troszkę więcej, ale to trzeba zatrzymać też na poziomie lokalnym. To kto ostatecznie wdrażać ma te wszystkie absurdy? Administracja samorządowa. Popatrzcie Państwo, teraz została przegłosowana dyrektywa budynkowa EPBD. Nauczyłem się tego skrótu ponad rok temu, bo ponad rok temu zorganizowaliśmy pierwszy na kongresie samorządowym panel informujący o kosztach i zagrożeniach wynikających z tej dyrektywy. I przez rok pies z kulawą nogą się prawie tym tematem nie interesował. Zaprosiliśmy ludzi, no ktoś powie, no, się tam działacze partyjni, może, jakby, można im nie wierzyć, prawda? Przesadzają. Myśmy zaprosili Głównego ekonomistę organizacji pracodawców, niezwiązanego w żaden sposób z nami, niezwiązanego w żaden sposób z nami eksperta rynku nieruchomości, i no, tu przyznaję, związanego z nami inżyniera budownictwa, który zajmuje się fachowo kwestiami budowlanymi. I oni we trzech siedzieli przez godzinę tłumaczyli, jakie będą z tego koszty. I przez rok cisza. A teraz przegłosowali, nagle zaczyna się wrzenie, nagle zaczyna się prawda kluczenie, nagle zaczyna się jakiś alarm. Co to jest, skąd to jest? Proszę Państwa, to idzie w tą stronę, że my nie tylko nie będziemy legalnie mogli posiadać, hodować zwierząt, sprzedawać sobie produktów. I popatrzcie Państwo, jaka wielka hipokryzja skrócenie łańcuchów dostaw, przywrócenie produkcji do Europy od pola do stołu, żeby to było bliżutko, żeby było ekologicznie. No, to są wszystko całkiem nie najgorsze hasła. Tylko za tymi hasłami idą regulacje, które prowadzą nas w jakoś dziwnym trafem w przeciwnym kierunku. Wiecie Państwo, kiedy PiS wrzucił ustawę o lokalnej półce, żeby te skracanie łańcuchów dostaw zrobić do Sejmu? W kampanii podpowiada Tomasz Buczek. Optymistyczne spojrzenie. Kiedy wrzucili, po wyborach. Po wyborach zaczęła się realizacja słusznych postulatów. Magia, proszę państwa. Wystarczy utracić władzę i PiS zaczyna zgłaszać sensowne ustawy. Magia, prawdziwa magia. Jeżeli chcemy, żeby oni robić coś sensownego, trzeba ich odsuwać od władzy. I wtedy może zwrócą uwagę na sensowne propozycje. Przez 8 lat głosili postulat skracania, wspierania lokalne i tak dalej, żeby dopiero po wyborach, jak tu do władzy doszedł, właściwy projekt ustawy zgłosić. O co tutaj chodzi? I teraz nie tylko idziemy w tą stronę, że zwierząt nie będzie można hodować, bo się okaże, że na każde zwierzę i na każdy typ hodowli, który znali nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie i dzięki któremu nasza populacja zamieszkuje tutaj tę równinę pośrodku Europy, tylko się okaże, że też my mieszkać legalnie nie możemy. Bo ten sposób mieszkania, jak mieszkali nasi dziadkowie i pradziadkowie i mieli więcej dzieci niż obecnie ma nasze pokolenie i jakoś żyli, ten sposób mieszkania już jest nielegalny. Już nie wolno wybudować i oddać do użytku domu w takim standardzie, jak mieszkali nasi dziadkowie, pradziadkowie, a może nawet rodzice. Ale to idzie dalej. Te domy, w których obecnie mieszkamy, też mają się stać nielegalne. To jest, co wymyślili. Wymyślili, że każdy dom będzie musiał być poddany przymusowej modernizacji do standardu, no właśnie, jakiego standardu. Czy Państwo widzieli unijnego, to łatwo powiedzieć, tylko myśmy się trochę przyzwyczaili, że standardy unijne to może nie są takie złe. Natomiast w tej chwili zaczęło się prawdziwe szaleństwo, prawdziwy amok regulacyjny. Jeżdżę i patrzę, jak wyglądają te domy. Ile domów już jest ocieplonych? Ile domów już jest ocieplonych? ile domów ma trójszybowe okna, ile domów ma wentylację mechaniczną i rekuperację. Architekt mi powiedział, że w tej chwili domu bez wentylacji mechanicznej i rekuperacji nie da już się oddać do użytku zgodnie z wymogami już obowiązującymi. Nie, że ta dyrektywa je wprowadzi. Już obowiązującymi. Okna trójszybowe, które podwyższają koszt całego domu, żeby go zbudować, nie mówię, że odradzam, jak kogoś stać, niech sobie wstawia. Nawet czteroszybowe, czemu nie? Jeżeli kogoś na to stać. Ale okna trójszybowe nie zostały w Polsce wprowadzone pod przymusem Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone z inicjatywy rządu PIS. Czyli PIS wprowadził regulację, której nie musiał wprowadzić, a wprowadził ją i podniósł koszty nowo oddawanych domów i mieszkań. Nikt im tego poza nami nie wytykał. Bo nikomu poza nami nie zależy na kosztach mieszkań dla normalnych ludzi w naszym państwie. I to trzeba zmienić. Co robi ta dyrektywa, proszę Państwa? Tam jest milion różnych szczegółów. Pewnie zajmie miesiące, o ile nie lata, żeby do społeczeństwa to dotarło. Część ludzi będzie się zderzać dopiero być może u notariusza z tym, że ich coś obowiązuje. Dlatego, że już za rządu PiSu zaczęto wprowadzać taki reżim, że każdy z nas będzie zewidencjonowany. Każda nieruchomość będzie miała swoje certyfikaty, paszporty i itd., i już zostało do systemu prawnego wprowadzone, że nie będzie wolno zawierać transakcji ani kupna, ani sprzedaży, ani wynajmu legalnie, bez odpowiednich certyfikatów potwierdzających te wszystkie standardy, o których tu mówimy. I one będą zaostrzane rok po roku. W Polsce przez ostatnie dziesięciolecia intensywnie inwestowano w budowę sieci gazowych. po to, żeby ludzie przestali domy opalać piecami na węgiel, czy na drewno, u niektórych może na śmieci i zaczęli opalać domy gazem. I to nie był zły pomysł. I myśmy wydali na to w Polsce miliardy. Ciągle jeszcze, jeżeli dobrze się orientuje, działa rządowy program dofinansowania na budowę sieci gazowych. W wielu samorządach są ciągle przetargi realizowane i kładziona jest nowa sieć gazowa. A w tym samym czasie Unia Europejska przyjęła, że mamy przestać ogrzewać domy gazem. I czym mamy to zastąpić? No, podpowiedź jest taka, że odnawialne źródła energii, czyli na wszystkich domach w Polsce, ma się pojawić, jak rozumiemy, fotowoltaika i pompy ciepła. No, tylko że po pierwsze, różne są informacje co do tego, prawda, jak to działa, ile to kosztuje. No i przede wszystkim nie każdego na to stać. I czy Unia Europejska albo rząd w Polsce ma jakieś odpowiedź na pytanie na to, co jeżeli kogoś nie stać, na to, żeby się tak przestawić? Żadnej odpowiedzi na to nikt nie podpowiada. Kolejna rzecz, jaką tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest rzecz taka, że zacierany jest tradycyjny w ogóle podział, który jest cechą nowoczesnej gospodarki. Unia Europejska odwraca zasady nowoczesności pod hasłami wyższej mądrości. Już tłumaczę, o co chodzi. Nowoczesna gospodarka polega na tym, że jest specjalizacja. Na przykład w czasach przednowoczesnych każdy sam zajmował się ogrzewaniem swojego domu, każdy sam zajmował się, jeżeli potrzebował tam, nie wiem, mieć, nie wiem, chleb sobie upiec, tak? Miał piec chlebowy, ogrzać dom. Sam grzał w piecu. Wszystko robiliśmy sami. Później przyszła nowoczesność i nastąpiła specjalizacja. Podłączanie prądu do domu, podłączanie sieci ciepłowniczej, tam gdzie są większe skupiska ludzkie. Przeszliśmy z samodzielnej produkcji żywności na jej zakup. I teraz to jest odwracane. W jaki sposób? Każdy dom ma być samodzielną instalacją energetyczną. Proszę pokazać mi wyliczenie, że to będzie bardziej efektywne albo bardziej tańsze, tańsze niż zasilanie domów z zewnątrz ciepłem. Albo prądem. Jest to niemożliwe, proszę Państwa, bo to zaprzecza zasadzie specjalizacji. A to, co w tej chwili chce narzucić Unia Europejska, to że każdy budynek ma być instalacją wytwarzającą energię. Na tym ma polegać ta pasywność, na tym ma polegać ta neutralność, tak zwana zeroemisyjność, że tyle energii budynek, co sam zużyje, tyle sam ma wytworzyć. Dla technokraty, dla wizjonera wspaniała idea. Można jeździć z tym po konferencjach po całym świecie i opowiadać wspaniałe przemówienia. Ale proszę pójść do ludzi i powiedzieć, ile to będzie kosztowało i że mają to zrobić. I tutaj już nie ma odważnych. Ci wizjonerzy, ci technokraci, którzy to popierają, oni nie schodzą na poziom gmin, nie przyjeżdżają nigdy do samorządu i nie mówią ludziom, tak będziecie musieli zrobić, to do 2030, to do 2035, to już teraz, to trochę później. Nie oni to wpisują do systemu prawnego i dają po to żeby uspokoić społeczeństwo, żeby nie wywołać buntu, dają kilkuletni okres przejściowy. A kiedy przychodzi do wymuszenia już tych, to mówią: "No, to było postanowione już dawno temu, mieliście czas, żeby się przygotować, wszyscy wiedzieli, że to będzie. Sami jesteście sobie winni Polacy. Nie przygotowaliście się Polacy. Nie czytacie prawa unijnego, a przecież tam wyższa mądrość była zapisana od lat kilku. I to jest bardzo prosty sposób socjotechniki na rozgrywanie nas, żebyśmy byli uśpieni w reprezentowaniu naszych własnych interesów. Proszę Państwa. To, co tam jest zaproponowane w tej całej polityce klimatycznej, dyrektywach budynkowych, zielonych ładach, to głęboko nie jest w naszym interesie, bo to są rzeczy niezwykle kosztowne. To powinno być wprowadzane do budownictwa jako technologie eksperymentalne, powinno być obserwowane, doskonalone, a następnie rynkowo, jeżeli się będzie sprawdzać. Są zawsze fani nowoczesnych technologii, którzy władują w swój dom wszystko, co jest najnowszego na rynku i oni powinni na swój koszt. Testować to, jeżeli się jakaś technologia przyjmie jako korzystna dla społeczeństwa, to się sama bez przymusu prawnego po całym rynku budowlanym z czasem rozejdzie. Tak jak w tej chwili. Oklaski. Tak jak w tej chwili proszę państwa, nie mamy chyba, jeżeli się dobrze orientuję, przymusu prawnego podłączenia się do instalacji elektrycznej. Każdy zbał to sam. Dlaczego? Bo to jest dosyć opłacalne. Po prostu to jest dosyć opłacalne, żeby się przyłączyć do instalacji elektrycznej, a nie samemu stawiać sobie generator prądu i go obsługiwać, tak? A przecież można by. Nie jest to prawnie zakazane, żeby mieć generator prądu. Jest to nawet ze względów strategicznych, bezpieczeństwa. Może to być nawet pożyteczne, czego przeprzekonali się nasi sąsiedzi na Ukrainie, że jak wysiada zbombardowana instalacja, stacje transformatorowe, to generatory prądu się przydają. Ale ludzie sami podłączają domy do instalacji elektrycznej, kiedy je budują. I w ten sposób wszelkie innowacje, podobnie identycznie z elektromobilnością, to samo wnioskowanie, nie jesteśmy przeciwni elektromobilności z zasady. Są obszary, gdzie elektromobilność od dawna sobie w Polsce funkcjonowała. Na przykład w Sejmie jeżdżą meleksy. I po terenie kompleksu sejmowego rozwożona jest tam woda, dokumenty, zaopatrzenie, meleksami. Elektromobilność w czystej postaci, nie wiem, czy to nie od lat 80. funkcjonuje. I niech sobie będzie, dlaczego nie? Nie jesteśmy temu przeciwni. Ale żeby zmuszać wszystkich do uczestniczenia w eksperymencie. Niepoprawne polityczne słowo zmuszać do uczestniczenia w eksperymencie. To już, to już, proszę Państwa, jest o krok za daleko i to na nasz koszt. I tu jest rzecz, która też usypia czujność ludzi. W Polsce przyzwyczailiśmy się, że Unia rozdaje pieniądze, a sytuacja się zmieniła. Unia teraz rozdaje zobowiązania, Unia rozdaje obowiązki kosztowne, a sfinansować to wszystko mamy my. I dlatego się trzeba przeciw temu zbuntować. I to jest absolutnie tematyka samorządowa. To jest absolutnie tematyka samorządowa, bo ostatecznie, jeżeli na przykład mamy w dyrektywie budynkowej obowiązek przekształcenia wszystkich gmachów publicznych w zeroemisyjne, szukajcie państwo definicji, jak oni to zdefiniują, do roku tam któregoś, no to te gmachy publiczne, no to w gminach czyją są własnością? No przecież większość samorządowe. Tylko pytanie, czy gmina, czy powiat, czy, czy, czy województwo. No ile jest tych rządowych budynków? Trochę w Warszawie, trochę wojskowych. Trochę kolejowych, no dobra, jak się wszystko zliczy, to będzie niemało. Ale oczywiście większość tych budynków, które nie należą do konkretnych agent czy spółek, one są samorządowe. A skąd samorząd będzie miał wziąć na to pieniądze? No oczywiście będzie musiał obciąć zwykłe inwestycje, podwyższyć opłaty lokalne i to już się zaczęło. I to już się zaczęło. Jak się przedsiębiorców pyta w tej chwili, co im przeszkadza, to zaczynają wskazywać opłaty lokalne, podatek od nieruchomości. I rząd PiSu bardzo to robił sprytnie to znaczy zwiększał widełki na podwyższenie podatków, które zależały od samorządów. Po to, żeby nie było, że tylko premier podnosi podatki, to samorządy miały podnosić podatki, a premier tylko stwarzał do tego możliwość. On ma ręce czyste, prawda? On dał samorządowcom wolność, obciął im pieniądze i dał im możliwość podwyższenia podatków. A co zrobią samorządowcy? No ich decyzja, prawda? Złe samorządy, a ja dobry premier. Proszę Państwa, socjotechnika i rozgrywanie społeczeństwa. Tego... W Konfederacji nie chcemy, chcemy dobrego reprezentowania obywateli. Chcemy twardego reprezentowania obywateli, chcemy bezkompromisowego reprezentowania obywateli i teraz kto ma to zrobić? Śliscy karierowicze, którzy od 20 lat przepływają między Unią Wolności, AWS-em, pis -em, Platformą, PSL-em i tak dalej? No nie, ci ludzie są wytrenowani w tym jak być śliskim, jak być bez żadnej właściwości. Jak sobie tam stołeczek zapewnić i swoim znajomym, czasem rodzinie? A ludzie, którzy mieli odwagę wychodzić w sprawach niepoprawnych politycznie na szczeblu krajowym, będą mieli tą samą odwagę na szczeblu samorządowym. Trzeba czasem troszkę się narazić, trzeba trochę spowodować niezadowolenia, i my z tym nie mamy problemu, będzie trzeba. Będziemy to robić, tacy ludzie tutaj siedzą w pierwszym rzędzie, w drugim rzędzie, w trzecim rzędzie. Nasze kadry, to widać podczas każdego wyjazdu, są bogate. Mamy młode, odważne kobiety, jak Karolina Pikuła, kandydatka na prezydenta Rzeszowa. Ale nie tylko tu, ale nie tylko tutaj. Przecież w Łodzi dopiero co wspieraliśmy Klaudię Domagałę, inną zaangażowaną młodą kobietę. Także pokazujemy też, że w naszym środowisku nie boimy się stawiać na kobiety. Nie boimy się stawiać na kobiety, które będą walczyć także o to, żeby właśnie obronić te nasze prawa. To jest, proszę Państwa, bój, którego my nie możemy przegrać. Jeżeli damy sobie przygiąć głowę do ziemi. Jeżeli damy sobie narzucić te wszystkie regulacje, jeżeli damy się w ten sposób stłamsić, to obudzimy się jako półniewolnicy w swoim własnym państwie, bo i od nas nic nie będzie zależało, i od naszych władz nic nie będzie zależało, i pieniądze, którymi będziemy dysponować, nie będą miały już jakby takiej, takiej kwoty, takiej wartości, żebyśmy byli w stanie te wszystkie rzeczy, które nam będą narzucone, pokryć. I po prostu będziemy społeczeństwem ubezwłasnowolnionym. W tą stronę jesteśmy prowadzeni. Tą logikę musimy odrzucić, tą logikę musimy odwrócić, to jako konfederacja robimy. Wszystkich, którzy w tym dziele chcą nam dopomóc, zapraszamy do współpracy. Jesteśmy formacją otwartą, jesteśmy formacją otwartą i idziemy. I idziemy, proszę Państwa, po sukces. Po Polskę wolną, po Polskę niepodległą i po Polskę samorządną, zgodną z zasadą pomocniczości. Dziękuję bardzo.